Witamy w kolejnym odcinku magazynu wędkarskiego Gruba Ryba. Zgodnie z obietnicą przenosimy się na jedno z podwarszawskich łowisk, by pokazać rodzinne wędkowanie. Pokutował bowiem pogląd, że wędkarstwo to hobby samotników. Tak jednak nie jest. Z wędkowania rodzinnego płyną ogromne zalety. To podczas wspólnych zmagań wytwarza się między rodzicem a dzieckiem szczególna więź. Dziecko, poznając przyrodę, uczy się szacunku do każdego stworzenia, zwłaszcza jeśli, tak jak w przypadku Piotra, jest to wędkowanie sportowe, gdzie złowione ryby trafiają ponownie do swojego naturalnego środowiska. Rodzinne wędkowanie pozwala na kontrolowanie zainteresowań dziecka i sposobu spędzonego przez nie czasu. No a tak przy okazji, to pokazując dziecku swoje sekretne sposoby na grubą rybę, jesteśmy przynajmniej przez jakiś czas ich idolami. A nic tak nie cieszy rodzica, jak posiadanie autorytetu u dziecka, bo tylko wówczas nasze zdanie będzie miało wpływ na jego postępowanie. Sprzęt już gotowy, można zatem oddać się wędkowaniu, podziwiając piękno przyrody. Na stawie akurat pojawiło się stado młodych łabędzi. Te wielkie, piękne, a zarazem dzikie ptaki cieszą oko swym urokiem i spokojem. Pomimo najlepszych zanęt, przynęt i markowego sprzętu nigdy nie można być pewnym efektu. Tak jest i tym razem. Mijają minuty, a ryby brać nie chcą. To jeszcze jeden pozytywny aspekt tego hobby. Uczy ono bowiem pokory do wszystkich stworzeń i pokazuje, że nawet ryba może być cwana. W końcu w kubełku wylądował złowiony przez Olę karaś. To dość żywotna i waleczna ryba. Nie miałaby zapewne szans, gdyby trafiła w ręce mięsiarza. Ola, hołdując jednak jak jej tata Piotr, łowieniu dla sportu, postanowiła zwrócić złowionej rybie wolność. W końcu na tym ten sport polega. Przenieśliśmy się z miejsca, gdzie Ola złowiła niedużego karasia, na Tarchomiński brzeg. Mamy środek czerwca i chcielibyśmy Państwu pokazać taką różnicę. Różnicę między ekologią w Szwecji, a ekologią w naszym kraju. Panie operatorze, gdyby Pan mógł kamerą pokazać drugi brzeg, to jest nieprawdopodobne. To jest tam, gdzie takie białe ptaszki fruwają, czyli to są mewy, głównie mewy. To jest największy ściek w Europie. Na wysokości Bielan wypływa kolektor bielański, który emituje dobowo w nurt naszej ukochanej królowej polskich wód 600 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Proszę sobie wyobrazić, ile może być wanna, mieć pojemności? 200 litrów, 300 litrów, a metr sześcienny to jest 1000 litrów, czyli 600 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Taki kolektor bielański imituje. Wszystko, co idzie z naszych stołów, z toalet, wszystko jest z przetwórni różnych, zakładów przemysłowych. Wszystko idzie dłuższą rurką w nasz ukochany nurt Wisły. To jest ciekawe, bo pod takimi kolektorami grupuje się ryba, dlatego że z tych kolektorów wypływa wszystko. Ziemniaczek, mięsko, kapustka, kukurydza, wszystko, dosłownie wszystko, co można sobie wyrzucić. To, co kupujemy w sklepie, część nieprzetworzona i część przetworzona, wypływa tą dłuższą rurką. I ta rybka po prostu może sobie wybrać. W żadnej knajpie nie ma takiego menu, w żadnej. Tam ma połączenie tysięcy różnych rzeczy. Ziemniaczki pióre, ziemniaczki gotowane, młode, koperek, to, skwareczki. Wszystko, dokładnie wszystko. Każdy rodzaj mięsa, wszystkiego. Te ścieki, powiedzmy, takie bardziej naturalne, no to powiedzmy, nie są takie szkolne, bo są rozkładalne. Natomiast jest wiele ścieków chemicznych. Taki kalgon, nie kalgon, takie różne rzeczy, które są używane przy płukaniu kamienia, w pralkach, w zakładach różnych przemysłowych. To jest chemia, taka, znaczy wszystko jest generalnie chemią, ale to jest taka czysta chemia wpuszczana do wody, która zbyt wolno jest rozkładalna. I to jest problemem. Ekologia w Polsce jest nawet nie na zaawansowanym poziomie. To jest tragedia. Nasza świadomość ekologiczna, znaczy nasza, części Polaków, jest tragiczna. Przypłynęliśmy tutaj w pierwsze lepsze miejsce i no śmieć na śmieciu, aczkolwiek nie jest jeszcze tak najgorzej. Powiem Państwu, że jak byliśmy teraz nie tak dawno z niepełnosprawnymi, ja byłem jako człowiek do pomocy z niepełnosprawnymi w Szwecji,
to naprawdę w tym kraju dbają o, jest wysoka kultura ekologiczna. Naprawdę aż przyjemnie się po prostu przychodzi nad wodę. Oczywiście no nie jest tak, że tam jest idealnie sterylnie i czyściutko. W pewnym miejscu, w pewnych miejscach widać jakieś śmieci, ale to jest jakiś promień w porównaniu z tym, co jest u nas. Tam ludzie dbają o ekologię. Wydaje mi się, że to już od młodego jest zaszczepiane po prostu w szkołach, że to jest na przykład tutaj jakieś stworzenie, to jest roślina i tak jak nie będzie roślina rosła, roślina daje tlen, to potem my nie będziemy mieli czym oddychać. Jakoś ci ludzie inaczej do tego podchodzą, nie śmiecą. U nas każdy ma to gdzieś, taka wolność się zrobiła. Ja tego w ogóle nie mogę zrozumieć. Poza tym u nas ludzie przychodzą i cyk, jedna, druga ryba, do wora. A już mam, zarobiłem 50-100 zł, bo w sklepie, bo ryba jest bardzo droga. A tam nie. Tam kupuje się rybę morską, a ryba taka normalna to sobie żyje, ktoś złowi, wypuści. Taki no kill, normalna rzecz. No, nie wiem, dla mnie to było zderzenie dwóch światów. Te podejście do przyrody w Szwecji i podejście ludzi w Polsce. Ciężko mi się było z tymi Szwedami dogadać, tu nie chodzi już o język, bo troszeczkę orientuję się w języku angielskim, oni dobrze mówią po angielsku, ale kultura ich ekologiczna to w ogóle, my nie mamy kultury ekologicznej w większości. Pomagałem tym niepełnosprawnym. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak można łowić, będąc niepełnosprawnym. Okazuje się, że jest to pasja, jest to hobby, które można uprawiać również na wózku inwalidzkim. Bez ręki, bez nóg. Nie ma barier. Jest to wędkarstwo jest zajęciem dla każdego. Dla małego dziecka, dla starszego pana, dla dziadka, dla niepełnosprawnego, dla każdego, dla całych rodzin. Tylko fajnie jest, jeżeli to wędkarstwo jest połączone z ekologią. Ja rozumiem, że może ktoś powiedzieć, no tak, ale wy, jeśli ktoś nie jest wędkarzem, wy łowicie te ryby, kaleczycie, no okej, no trudno złowić rybę, żeby jej nie skaleczyć. Ale to tak jak zawsze mówię, przecież każdy z nas bywa u dentysty i też nas boli czasami warga, ząb, ale chodzimy, zęby są ładne, prawda, wszystko jest dobrze, żyjemy, śmiejemy się. Lepiej tą rybę wypuścić niż zabić. Co jest takiego może niesympatycznego w podróży do Szwecji? No dla mnie prom. Ja mam chorobę morską. Jeden stopień skali Beauforta to dla mnie już jest tragedia. 3-4 to ho-ho, już w ogóle mnie nie ma. Wtedy jadę na kilku Ave Marinach i chodzę taki jak po weselu. No ale przyjeżdża się na miejsce, no to w ogóle kultura już jest inna, bo tak, samochody jest 80, samochody jadą 80-85, nie więcej. Ja mówię, co jest? I tylko jak czmychnie jakiś samochód, jaka rejestracja? Własna, polska. Generalnie ludzie stosują się do przepisów, bo wiedzą, że te przepisy są potrzebne. Tam władza dba o obywatela i obywatel dba o swój kraj, również o władzę. Przyjeżdżamy na miejsce, praktycznie nie widzimy śmieci. Przyjeżdżamy nad jezioro, trudno stwierdzić, jaka jest głębokość, ale praktycznie w miejscach 5-6-metrowych widać dno. Ryby, ile chcemy, jakie chcemy. Tam rybostan jest mniej więcej na poziomie Polski z lat 50., no może 60. To jest nieprawdopodobne. Teraz moi znajomi wrócili z Alandów, oni złowili ponad 100, trzy osoby tam były, ponad 100 szczupaków na głowę. I to nie jest jakiś wielki rekord. U nas 100 szczupaków to łowi się w kilka lat, a raptem byli tydzień czas. I to nie tylko chodzili za szczupakiem. Łowili o konie, usiedli sobie któregoś dnia na białej rybie, czyli na leszczach, na karasiach. Niebo a ziemia. Szanowni Państwo, jak to może być, że my, tak piękny, rolniczy kraj, żebyśmy jeździli w jakieś skały, bo tak naprawdę Szwecja to jest kraj taki trochę skalisty, gdzie jest dużo mniej gatunków, nie mówię o morskich rybach, ale mówię o rybach śródlądowych, gdzie jest dużo mniej gatunków ryb śródlądowych. I my jeździmy do Szwecji łowić ryby, gdzie mamy jedno z najpiękniejszych rzek na całym świecie. Gdzie były jesiotry, gdzie były potworne łososie. Dochodziły do grubo ponad 30 kg. A my dzisiaj popłyniemy sobie na ryby i takie rybki będziemy łowić. No to trochę tak boli.
To nie jest tak, że ja chwalę Szwecję, bo Szwecja jest ach i och. Szwecja jest pięknym krajem, natomiast Polska jest o wiele piękniejszym krajem. O wiele bardziej ma zróżnicowaną przyrodę. Jest po prostu nieprawdopodobnym krajem. Ja byłem w wielu miejscach na świecie, jest wiele pięknych krajów, ale tak ukształtowanego kraju, od nizin, powyżyny, góry, morze, bagna, nawet pustynię błędowską mamy, prawda? Ja nie widziałem tak pięknego kraju, takie piękne rzeki jak Wisła, jak takie siurki pstrągowe. Ja nie widziałem tak pięknego kraju, naprawdę. Także to nie jest to, że Szwecja, Norwegia to są najpiękniejsze. Nie, Polska jest pięknym krajem, tylko brakuje nam w tym kraju tej opieki właśnie ekologicznej. A jeżeli państwo nie będzie o nas dbało, no to może taki obywatel, oczywiście. Może nie rzucić butelki. Może nie rzucić peta, czy paczkę po papierosach, to co właśnie tutaj widzę. Ale państwo musi również dbać i o tą przyrodę, jak również i o edukację naszą i pilnowanie też nas. Mnie akurat nie trzeba pilnować, sam się pilnuję, ale mogę szczerze tak powiedzieć i z ręką na sercu, są to wyjątki. Zachęcamy do nadsyłania zdjęć i filmów z najpiękniejszymi złowionymi przez Was okazami. Film oraz zdjęcia wyemitujemy w naszym programie. Czekamy także na informacje na temat Waszych ulubionych łowisk. Najciekawsze z nich będziemy starali się pokazać. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie www.rapa.net.pl. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszamy jak zwykle za tydzień.